Jaka jest Pana poezja? Przede wszystkim prosta i moim zdaniem trafiająca do każdego. To jest takie główne motto mojej książki, ale ocenę zostawiam czytelnikom. Czy ona taka jest? No to myślę, że taka jest. Co skłoniło Pana do pisania? No to głównie inspiracja twórczością Ireny Conti di Mauro, która w pewnym czasie przyjeżdżała do nas i prowadziła tutaj spotkania z młodzieżą. A poza tym był tak w moim życiu taki okres, że nie mogłem tworzyć za bardzo inaczej, to myślę sobie, może coś napiszę. No i tak po prostu powstało. Jakie są Pana plany artystyczne? Moje plany to Pan widzi, już częściowo zostały zrealizowane, nie? No bo książkę napisałem tylko jedną, a tym, co obecnie się zajmuję w wolnych chwilach, to jest rzeźba. Jest to rzeźba przeważnie ludowa. Inspirowałem się tą przede wszystkim starymi kapliczkami, które spotykamy przy drodze. No i tak jak widać, nadal to tworzę. Jak stworzyć dobrą rzeźbę? To trudno powiedzieć. Ja niejednokrotnie... po pierwsze, nie jestem rzemieślnikiem. Nie robię prac na zamówienie, tworzę kiedy chcę. Mam tą dobrą sytuację, nie? Że mogę, tworzę kiedy chcę i co chcę. Nie? Dzięki temu bywa czasami tak, że coś zaczynam i tego dnia nie kończę. Kończę to za jakiś czas. I jak mam jakieś natchnienie, to i myślę, że to jest ta droga do tworzenia czegoś, co nas inspiruje. Nie? No mówię, w przypadku tworzenia coś na zamówienie czy w celach zarobkowych wygląda to zupełnie inaczej. Także wolność w tworzeniu to jest podstawa, myślę. Pierwsze 3 lata to w zasadzie to był jeden mój temat, to były anioły. Zrobiłem ich sporo, latają gdzieś po świecie. Potem przeszedłem stopniowo na... Mój następny temat to był frasobliwy oraz kapliczki. No, tych też... No miło mi jest, jeżeli jadę gdzieś i widzę moje prace, czy na przykład w jakiejś restauracji przydrożnej patrzę, że gdzieś tam leży moja książka, czy stoi moja rzeźba wśród innych. No. Jeżeli chodzi o rzeźbę, no to dla mnie rzeźba, ja tworzę w czasie wolnym, nie? Jeżeli w ogóle go mam. I za każdym razem to musi być jakaś inspiracja. A inspiracją jest dla mnie znalezienie, jak ja spojrzę na jakiś kawałek polana czy co, no to jego odrzucam, a może coś z tego zrobię, nie? Jakąś gałęź, którą gdzieś tam spotkam, też zachowuję dla siebie i kiedyś na pewno coś z niej będzie. Chciałbym też podziękować zarówno dla pani Ewy i jej męża za organizację spotkania ze mną. No i cieszy mnie to, że w powiecie jest takie miejsce, w którym można się wystawić i pokazać swoją sztukę czy swoje zainteresowania. Dziękuję bardzo.